Dobre słowo podaj dalej to hasło tegorocznej edycji Święta Życzliwości, które we Wrocławiu odbędzie się już po raz 15. Skąd taki pomysł? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zwykle jeden szczery uśmiech, nawet pod maseczką. Czy dobre słowo może pozwolić zacząć kolejny dzień z życzliwością? Czasy są trudne, pandemia dotknęła wiele osób. Chcemy tym bardziej pozwolić ludziom na to, żeby odrobinkę oderwali się od tych złych myśli, przypomnieli sobie, że zwykle jeden gest, jedno słowo, jeden uśmiech wystarczą, żeby poczuć się lepiej. Dla wrocławian zapytanych o życzliwość, zwłaszcza w czasie pandemii, recepta wydaje się być prosta. Zaczynać się uśmiechać do siebie, trzymać drzwi otwarte, być po prostu uprzejmiejszy, bardziej uprzejmy niż zazwyczaj jest zauważalne na ulicach w Polsce. A propos tego uśmiechu, to łatwo się tak uśmiechać pod tą maseczką? Tego dzisiaj tak nie widać. A oczy zawsze błyszczą, jak człowiek się uśmiecha. Jestem przewodnikiem po Wrocławiu i Dzień Życzliwości obchodzimy z dziećmi z przedszkola, ze szkół. Co roku pytamy dzieci przy krasnalu życzliwku, co oznacza być osobą życzliwą. No więc dzieci mają na to różne odpowiedzi. Przede wszystkim trzeba się uśmiechać codziennie, co nie jest łatwe. No, wydaje mi się, że się uśmiecha. No jest tak, jak pani się uśmiecha teraz na przykład. I chociażby, no i generalnie, nie wiem, ogólnie podchodzić po prostu z taką śmiałością i szczerością do drugiego człowieka. Teraz mamy pandemię, więc dużo tej pomocy nieraz wymagamy od drugiego człowieka, żeby przydał się ten człowiek drugi, jednak był życzliwy i żeby pomógł, prawda, w tej sytuacji pandemiczna. A przede wszystkim bądźmy życzliwi dla ludzi starszych, bo sami będziemy starsi. No być sobą, być spokojnym, tolerancyjnym, no i kochać ludzi i siebie. No po prostu uśmiechając się do siebie częściej w tych czasach pandemii, bardzo ważne jest to, żebyśmy nie popadali w stres, tylko sobie nawzajem okazywali życzliwość. Największą atrakcją tegorocznych obchodów jest muzyczny konkurs z wokalistką Kleo w roli głównej. Do słów Magdaleny Zawartko dopasowano muzykę z piosenki Kleo Łowcy Gwiazd. Dobre słowa daj, one mają moc, magię tchną życzliwością swą. Dobre słowa daj, one mają moc. Życzliwą piosenkę należy nagrać solo lub w zespole i wysłać do 7 grudnia na adres mailowy socialmedia.um.wroc@gmail.com. Na zwycięzców w obu tych kategoriach, czyli w indywidualnych i zespołowych, główną nagrodą jest właśnie udział w nagraniu teledysku razem z Kleo. Na wrocławskim rynku stanęły unikatowe słoneczniki wykonane z klocków Lego. Symbol kreatywności połączony z życzliwością pozostanie tam do Wigilii 24 grudnia. Inicjatywa, która pozostanie już na stałe, to zmiana nas przystanków autobusowych. Zamiast przystanków na żądanie mają pojawić się przystanki na życzenie. Brzmi to fajnie i życzliwie i to też taka akcja, która się odbędzie w najbliższym czasie we Wrocławiu. Także zachęcam do wypatrywania zmienionych nas przystanków. Dzień Życzliwości 21 listopada ma tylko przypominać o tym, co powinno być normalnością. Teraz normalne i zalecane są maseczki i dystans społeczny. To jednak, jak zauważyli wrocławianie, nie musi stać na drodze, by umilić komuś dzień. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.